Cześć, coś takiego szybko chcę powiedzieć, bo przyszło mi do głowy na sesji i myślę, że to jest dobre tłumaczenie asertywności, że jeżeli tu jest prawdziwa emocja, na przykład złość czy żal do kogoś o coś, to często nakładane zostaje na to taka tarcza, która ma złagodzić skutki tego uderzenia i tutaj maskuje tą emocję i na przykład tutaj się mogą pojawiać zachowania bierno-agresywne, na przykład takie powiedzenie nie wprost czegoś albo w ogóle zakrycie tego i przemilczenie, czy jakaś taka próba przykrycia tego na przykład jakimś takim pozornym na przykład uśmiechem albo bardzo, to jest jakby taki kamuflaż, tak? Natomiast asertywność i otwartość to jest zdjęcie tego i odważenie się, pokazanie tego, co jest tutaj. Czyli na przykład powiedzenie, to zachowanie mnie złości, oto mam żal, również wyrażenie potrzeby, chcę, żeby to było tak, czy inny sposób komunikacji, taki wprost. I bardzo serdecznie Was namawiam na to, ponieważ jeżeli to przykrywamy, to tu się pojawia ciśnienie, tak? I lęk między innymi. A jak to zdejmiemy, to wtedy się to uwalnia i ma to bardzo dobry skutek i namawiam wszystkich, żeby zaryzykowali właśnie zdjęcie tego kamuflażu.